Drodzy Państwo, jeżeli Donald Tusk przykręca śrubę, no to w podobny sposób w sprawach finansów PiSowi. To można spojrzeć na decyzję Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, która postanowiła doprowadzić do tego, żeby Zbigniew Ziobro został postawiony, przyprowadzony siłą przez policję na zeznania przed tą komisją, dlatego że Ziobro po raz kolejny został wezwany na przesłuchanie i nie przyszedł. On ma teraz taką wersję. Nie mówił, że jest chory i nie może się stawić przed komisją, dlatego że komisja zamówiła ekspertyzę prawną, z której wynika, że on jest, oczywiście chorował na raka, ale w tej chwili y, jest onkologicznie zdrowy. Teraz linia jego jest taka, że to jest komisja, która została zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny. Pani Julia na odchodne, bo już za miesiąc, jak, jak ja będę żył bez Julii? Ja nie wiem. To, ja sobie zdałem sprawę te słowa. I jej nie będzie. To straszne jest. Ojej. A nie możemy je zostawić, tak? Ale Zostaw... Zostaw... Tam już i tak, i tak nieważne, kto w tym Trybunale jest. Nie, zostawcie, Jurie. Panie Donaldzie, zostawcie. Zostawcie, Jurie. Dzisiaj, nie, wczoraj, wczoraj, tak, wczoraj była komisja, była komisja, która rozważała budżet Trybunału Konstytucyjnego. Wiesz, ile oni teraz będą tam zarabiać? Tak sobie... No tak sobie powymyślali, że zarobki w Trybunale Konstytucyjnym na przyszły rok zostały zaplanowane na... Ale mówisz o, o sędziach czy o, o pracownikach? Sędziach? O sędziach. Miałyby wynosić 49 302,25 zł. Grosze. Takie są za założenia przedstawione przez y, Trybunał. Proszę Państwa, przypominam, że oni mają tak, darmowe mieszkania w Warszawie, darmowe przyjazdy, nawet przeloty samolotem. Powiem Państwu jeszcze więcej, co się Państwu nie spodoba. Te 49, jeśli by je dostali, to nie będą dostawać dożywotnio. No. Ale, ale chciałam tylko jedną daną. Ja przepraszam. Daj, bo tam na, było... Nie no, bo tam było pytanie na tej komisji. to się dziwić, że deficyt budżetowy rośnie. <laughs> tam było pytanie na tej komisji, a ileż to Państwo razy się spotykają. Oni się nie spotykają, bo się nie nienawidzą. I żeby tyle zarabiać miesięcznie. No jak się zarabia 49 tysięcy miesięcznie, no to tak, ja myślę, że należałoby coś robić za te 49 tysięcy miesięcznie. No więc postanowień, ja to sobie sprawdziłam w statystyce dzisiaj, bo mnie zainteresowało niezwykle. W 2023 roku podjęli 36 decyzji, a w 2020... 36. 36. czyli... Decyzji różnych. 36. Trzy miesięcznie. Trzy miesięcznie. O, nawet nie co tydzień. Tak. Hmm. Podejmowali, natomiast ten rok jest bardzo bogaty dla Trybunału hmm. Konstytucyjnego. Oni się rozpędzili, bo przy tych komisjach, przy zabezpieczeniach, przy tym wszystkim, co wyczyniają w ciągu tego roku, no to już 80 razy. No to dlatego, że się zmieniła władza i trzeba no i dlatego ją blokować. muszą zarabiać więcej. I... Działbera mówi, ta komisja została uznana za niekonstytucyjną. Skoro zaliczyliśmy mhm. o trybunale, to ja Państwu tylko powiem o niekonstytucyjności, że ona została uznana za niekonstytucyjną w składzie trzech sędziów, wszyscy związani z pisem. I według trybunału w tym składzie. Powołanie tej komisji narusza artykuł 2 Konstytucji, który mówi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym. Powiem Państwu tak: zanim PiS doszło do władzy i Kaczyński, i na początku rządu PiSu, kiedy Kaczyński ruszał do wojny z Trybunałem, wielokrotnie z nim rozmawiałem, i on mówił tak: Nie może być tak, że Trybunał po pierwsze w składzie trzech sędziów. Czyli tak naprawdę, być może jednym głosem w większości, wywala w powietrze ustawy przyjęte przez Sejm, który reprezentuje cały naród, wybrany przez bardzo wiele milionów ludzi. Co się stało? To się stało. Drugi element. Trybunał za często w orzeczeniach, nie wskazuje konkretnych przepisów, które na konstytucji, które mają być naruszane, tylko mówi generalnie artykuł drugi, że Rzeczpospolita jest państwem prawa demokratycznym, tak? Dokładnie w tej chwili robią w oparciu o ten przepis, w składach trzyosobowych blokują wszystko. W każdym razie, Siobro mówi, niekonstytucyjna komisja, nie stawia się po raz kolejny. O, pokazał im Zakiewicza Kozakiewicza, te ich wezwania pokazał na Twitterze i oni wysłali, rozpoczęli całą procedurę uchylenia mu immunitetu, wniosku do sądu, to trochę potrwa, ale. Dominiko w okolicach lutego, marca pewnie, przyjdzie czas próby. On zdania zmienić nie może, bo mówi, że komisja jest niekonstytucyjna. Oni weszli na ścieżkę do prowadzenia go siłą, z której też już nie mogą zejść. Tak. Ja jeszcze jedno zdanie, bo mamy drugą niekonstytucyjną komisję. komisję do spraw y, y, kopertowych. Te, Ona tam jest... więcej przepisów dodaje, ale też w zakończeniu artykułu drugiego. Generalnie, artykuł drugi. generalnie też niekonstytucyjna jest, zupełnie. Czekam na wizową, bo też zapewne jest kompletnie niekonstytucyjna. Y, ale to tak, y, y, w ramach dygresji. Y, oczywiście, że nie, nikt już nie może zejść z tej ścieżki i Zbigniew Ziobro prędzej czy później zostanie doprowadzony przed tą komisję. Co w, mam wrażenie, chyba jest jego celem w tej chwili. Ewidentnie. Bo y, nie widzę żadnego innego powodu. Ja y, również nie spodziewam się, żeby jego zeznania przed tą komisją y, sprawiły nam jakieś wyjątkowe zaskoczenie. Więc po co oni Więc, to robią? Po co oni to robią? Wyłącznie po to, żeby on też zdawał sobie sprawę, że komisja nie może odpuścić. Od samego początku. Od momentu, kiedy oni zaczęli go wzywać, kiedy yy, zarządzili yy, ekspertyzę lekarską, kiedy okazało się, że jest już w tej chwili oczywiście zdrowy onkologicznie, a ba, stawia się w prokuraturach. I zeznaję w prokuraturach. W... No i jest na lotniska, tak, w stacjach jest, benzynowych. No, w, w, w generalnie bardzo dobrze, bardzo dobrze, super, super, bardzo, bardzo fajnie, że lepiej się czuje. To że oni nie mogą odpuścić. I mam wrażenie, że ta eskalacja, że on miał ją wpisaną w strategię, że miał wpisaną. W... Czy to jest element strategii tak, powrotu do polityki? Dokładnie, element strategii powrotu do polityki. Cały ten konflikt z komisją uważam, że on się do momentu tego doprowadzenia nie stawi w Sejmie. Przypominam, że Zbigniew Ziobro jest posłem i powinien brać udział w posiedzeniach Sejmu. Mam wrażenie, że do tego momentu on się nie pojawi, bo będzie chciał spektakularnie wrócić i to spektakularny powrót zapewni mu doprowadzenie przez policję, najlepiej w kajdankach, na posiedzenie komisji, która w dodatku będzie miała do niego pytania, które, na które już znamy odpowiedzi. Na które on... Przede wszystkim to, co Państwo powtarzaliśmy to państwu kilkukrotnie. Znaczy, tutaj redaktor Dziubka więcej zrobił dla działalności tej komisji. Niż sama komisja. Niż sama komisja tak, Bo jak zaczął pisać, że generalnie CBA nie, udziela, nie pozwala agentom zeznawać, nowe CBA, nowe kierownictwo CBA, nie pozwala agentom zaangażowanym w wykorzystywanie Pegazusa, składać zeznań przed komisją, to coś się ruszyło. Ale oni dzisiaj wciąż nie mają amunicji, która mogłaby pokazać, ziobrze, że naruszał prawo inwigilując polityków. To znaczy, że ponosi za to osobistą odpowiedzialność. Mają kilka Historii, która pochodzą bardziej zeznań, o sprawa inwigilacji małżeństwa czy rodziny Brajzów całej, jest bulwersująca, ale my wciąż nie mamy informacji z wewnątrz służb na ten temat, prawda? Więc tego komisja do tej pory nie wydobyła, bo w służbach jest marazm i duża niechęć do kooperacji. Nawet dzisiaj nie znamy tak naprawdę, komisja nie ma listy ludzi, którzy byli inwigilowani Pegazusem. Nie mówię o inwigilowali nielegalnie. W ogóle nie ma listy inwigilowane Pegazusem. A zatem oni go zapytają o okoliczności zakupu Pegazusa. Parę ogólnych pytań mu zadadzą. Ja wciąż nie rozumiem logiki tego wezwania, które ewidentnie politycznie go buduje. Będzie pewna próbka, czy ta ich ścieżka się w ogóle uda, bo oni podobne rozwiązania zastosowali wobec dwóch szefów służb byłych. Piotr Pogonowski był szef ABW, Ernest Bejda był szef CBA. Oni obydwaj nie stawili się także przed komisją, uzasadniając to tak jak Ziobro, że to jest komisja niekonstytucyjna. Wobec nich poszły już wnioski o doprowadzenie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Natomiast ewidentnie Ziobro wrócił. Słuchaj, Ziobro, no, powtarzam, bardzo dobrze, że zdrowieje, ale znalazł czas, żeby też pogratulować Donaldowi Trumpowi za miażdżące zwycięstwo nad chorym światem ideologicznego. lewactwa. zdrowy jest, wiesz? Tak. Za to, że prawdziwe wartości i wiara pokonały szaleństwo kulturowego, ubogacania i gender. Hmm. I tutaj wspomina oczywiście ale... o Wasie. Słuchaj, znowu wspominał o Wasie. Czy to jest nadzieja, jednak ten To jest mas... nadzieja, ale ja, ja tego nie rozumiem. Facet znaczy... ma. Sto... Były prokurator generalny pisze o facecie, który ma 100 spraw. 100 spraw, 34 zarzuty. Płacenie y, gwieździe porno za milczenie. Poczeka, poczekaj, bo nie to jest przestępstwo. Pani... Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Przestępstwem nie. nie jest to, nawet tylko, że że on nie płacił. Tego. Tylko to, że on y, po pierwsze, to, to był w kampanii wyborczej w 2016 mm -hmm. roku, płacił gwieździe porno, żeby nie ujawniła ich romansu, ale jednocześnie. Jednocześnie jakby wpisywał faktury w koszty działalności gospodarczej. Był, próbował ukryć, że jej płaci. Więc podatkowo generalnie nie zgadzało się, jak płacił Gwieździe nie, Porno. Nie, no oczywiście niech sobie płaci Gwieździe Porno. No, a do... Zbigniew go broni, że to ja ideologicznie tego, ja, czyste. Ja tego w ogóle nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem tych Cynizm, ich wywodów. To się nazywa, nie rozumiem tych ich wywodów wobec gościa, który ja już nie będę mu wyliczać, że on każdy ma się prawo rozwieść i mieć ile dzieci chce, ale to, 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 te wszystkie ich wywody są tak... Kompletnie oderwane od postaci Donalda Trumpa, że ja nie rozumiem, czy oni nic o nim nie czytali, czy oni nie wiedzą. Słuchaj, o co, co chodzi? Oni też liczą, że my mamy. My. Że my mamy sklerozę, no nie. Państwu, no. 2018 rok. Kto jest ministrem sprawiedliwości? Panie nic nie wie. Pan, kto jest pana zastępcą? Patryk Jaki. Przygotowujecie razem nowelizację ustawy o Instytucie mm. Pamięci Narodowej, mm. gdzie wpisujecie, że I będzie więzienie wtedy? za to, jeżeli pojawią się gdzieś na świecie, nie tylko w Polsce, analizy, z, o, opinie, teksty historyków, w których będą przypisywane Polsce i narodowi polskiemu i polskiemu państwu odpowiedzialność, współodpowiedzialność za niemieckie zbrodnie nazistowskie z czasów II wojny światowej. I co się wtedy dzieje? Jest wściekłość w Izraelu i wściekłość w Stanach Zjednoczonych w ekipie Trumpa. Ekipa Trumpa mówi, yy, nie, będziemy, nie będzie spotkania na najwyższym szczeblu z premierem, z prezydentem, dopóki tego nie unormujecie. Jest gigantyczna presja. co to, to nie dostał takie ale... ziobro jaki, że po prostu się w głowie nie mieści. I znaczy wypowiedzi dzisiaj... pani ambasador Mosbacher z tamtego czasu to jest naprawdę, ja polecam. Polecam panią ambasador Mosbacher a również to, co politycy PiSu wtedy o niej mówili i pisali. Bo to było wszystko było. O wtrącaniu się w polskie sprawy i o tym, gdzie ona ale powinna Ale co zrobili ostatecznie? Wycofali to, ostatecznie się. Ostatecznie gdzie Wycofali ta ustawa? się. Więc ma nie wziął. Lekcje, ale liczę, że my nie pamiętamy, jednocześnie, no. Znaczy, liczyć na nasz brak pamięci to jest słaby pomysł, naprawdę. I na nasze brak, na, brak dobrego oka. Autopromocja. Całego odcinka posłuchasz w aplikacji Onet Audio. To była Autopromocja.